Uwaga, gwarantuję ci, żebym go zniszczył, bo boks to jest za mało, żeby wygrać w MMA, a ćwiczę z mistrzem USA w zapasach i bym robił na tyle tych zapasów, że Kasiusz już by wylądował na 100% na ziemię. Mamy telefon do ciebie. Halo? Tak? No, słucham cię. No, czy Ferrari pokonałby Kubańczyka? Czy co? Czy pokonałbyś Kubańczyka w walce? Wiesz co, słuchaj, Kubańczyk jest uznawany za jednego z najlepszych. Ze mną są sprzeczne opinie. Na pewno bym się wyzwania podjął, bo ja zawsze walczę do samego końca, nikt mnie nie wykończy przed czasem, nie będę tutaj mówił, żebym go pokonał, bo Kubańczyk jest naprawdę mocny, ale ja w siebie wierzę, jednak najpierw zanim zacznę tutaj jakieś górnolotne słowa prawić, kogo bym tam nie pokonał, to wolę udowodnić w klatce, że... No udowodnij w końcu, no, bo na razie masz 4 przegrane. Nie ma kwestia przypadku, a kwestią przypadku była moja porażka z wiewiórem przez mój tryb życia.